Witam wszystkich na konferencji prahistorycznej, archeologicznej, która odbyła się w Jasi na pograniczu Rumunii i Mołdawii. No, dotyczyła bardzo interesujących spraw, początków w ogóle pojawienia się człowieka w Europie, rozprzestrzeniania się surowców kamiennych. Była grupka ludzi z całego świata, mniej więcej tych samych, którzy zawsze jeżdżą na konferencje właśnie prahistoryczne. Tutaj ta konferencja przede wszystkim koncentrowała się na surowcach, dlatego że z dawnych, dawnych czasów pozostało tylko po ludziach, pozostały tylko po ludziach wyroby kamienne, czasem kości, i to właściwie jest wszystko, więc odczytywanie przeszłości z takich niespecjalnych zabytków, niespektakularnych zabytków jest dosyć trudne. Pojechaliśmy ze studentami z Koła Naukowego Geologów AGH samochodem. No, przekroczyliśmy granicę słowacko-węgierską, potem węgiersko-rumuńską, no i zbliżaliśmy się do Karpat. Między innymi przejeżdżaliśmy przez miasteczka Cluj-Napoca, kolej klinową mają w mieście, także nie tylko autobusy mogą przejeżdżać z miejsca na miejsce. Potem przez Karpaty żeśmy przemknęli, jezioro Zaporowe wielkie, no blisko granicy, to tam w ogóle handel na wszystkie sposoby i wszystkim, czym się da. Można się zatrzymać, kupić sobie pamiątki. No a samo Jasi jest bardzo ładnym, dużym miastem. No, w dużym stopniu podobnym do wszystkich miast z okresu cesarsko-królewskiego panowania naszego cesarza pana, prawda? Więc te same ulice, podobne budynki, pomniki. Myśmy mieszkali w hotelu Trojan, proszę, pogranicze Rumunii i Mołdawii, full exclusive, że tak powiem. Bardzo ładna sala konferencyjna, a to wnętrze tego naszego hotelu, restauracja, no i sala obrad, na której opowiadano o różnych ciekawych rzeczach. Byli ludzie i z Japonii, i z Tajlandii, Amerykanie. Nie było tego towarzystwa dużo, bo tematyka jest dosyć, że tak powiem, ekskluzywna, ale opowiadano bardzo ciekawe rzeczy. Myśmy mówili o surowcach, badaniach surowców, badaniach patyny, która się na surowcach pojawia. Prelekcje mieli studenci, a ja tam coś dopowiadałem albo odpowiadałem na pytania zadawane przez uczestników konferencji. Wszystko odbywało się w bardzo sympatycznej atmosferze. Konferencja trwała 2 dni. Następnie pojechaliśmy w teren. Tutaj poczęstunki były, oczywiście jakieś posiłki były w międzyczasie. Salka taka przykonferencyjna, posiłkowa. Zostaliśmy zabrani również na wycieczkę po miasteczku Jasi. No ono ma, ja wiem, między 300-400 tysięcy ludzi, więc całkiem jest to miasto spore. Wszędzie są nawiązania do historii Rumunii. No, budynki takie jak w Krakowie, bardzo podobne. Także czuję się tą pierwszą zjednoczoną Europą, w zasadzie można powiedzieć, były Austro-Węgry. Obejmowały ogromny obszar i w tym całym obszarze w zasadzie była to przymiarka do tego, co mamy w tej chwili, czyli Unię Europejską. Zostaliśmy zabrani również do muzeum miejscowego, niewielkiego, muzeum lokalnego władcy z XVIII-XIX wieku. Tutaj dowiadujemy się o historii tego całego budynku, tego muzeum w tej chwili, a przedtem pałacu. No i trochę fotografii z tego pałacu. Jak widać, wnętrza bardzo, że tak powiem, ładnie wyposażone, wszystko zadbane,
wszystko oryginalne, oczywiście żadnych rekonstrukcji czy podróbek. Także widać, że tutaj ta Europa też sięgała, że to nie są jakieś peryferie i dzicz, tylko jest to tutaj kawałek porządnej, cywilizowanej Europy. Zresztą Rumuni bardzo nas mile przyjmowali i po tych wszystkich różnych opiniach, które się słyszy w Polsce na temat Rumunów, oczarowali nas gościnnością, w ogóle bardzo, bardzo sympatycznie nas traktowano. Same dobre rzeczy można opowiedzieć. Tu mamy wnętrza z tego pałacu. No, nie jeden polski pałac mógłby pozazdrościć wyposażenia, mebli, fajansów, ozdób różnych i tak dalej. No, tu mamy nawet tron taki z herbem, zegary. Troszkę to nieostre, ale szybko, szybko. Sypialnia najjaśniejszego pana ówczesnego. No i potem przeszliśmy do drugiego muzeum, w którym już interesowały nas sprawy surowcowe. To są surowcowe prahistoryczne, czyli pradzieje. To są lokalne surowce, które no, na mój gust bardzo są podobne optycznie do tak zwanego krzemienia wołyńskiego. Tu już są młodsze rzeczy, okres neolitu, wyroby siekierki, młotki, szlifowane, polerowane. Tu mamy siekierki, nieostre zdjęcie, bardzo przepraszam, które wówczas nie pełniły funkcji siekier, tylko były po prostu, tak przypuszczają archeolodzy, były środkiem płatniczym. Tu mamy różnego rodzaju półprodukty, mamy wióry, odłupki, no i też trochę narzędzi. To wszystko jest rumuńskie i to jest z pogranicza Rumunii i Mołdawii. Po oglądnięciu w muzeum tych rzeczy, tu wchodzimy do muzeum, trochę ceramiki neolitycznej, bardzo ładnie zachowanej, wykopanej, tu widać, że to ręczna robota, jeszcze koła nie znali, zdobiona. Bardzo ładnie to wszystko jest eksponowane, jak widać podświetlone. Bardzo, bardzo piękna wystawa, jakby ktoś z Państwa w tamte tereny trafił, to koniecznie tą wystawę trzeba zobaczyć, bez względu na zainteresowania. To jest wystawa ogólnocywilizacyjna, taka powiedzmy sobie, gdzie jest archeologia i prahistoria, no i gdzie są również współczesne rzeczy. Tutaj mamy jakichś wybitnych miejscowych ludzi. Proszę popatrzeć na stół, jaka intarsja, drewno w drewnie, no fantastyczne, przepiękne rzeczy. No i różni tutaj to takim chmielnickim trochę zalatuje. Tu idziemy na rzekę Prut. Wycieczka dotarła na rzekę Prut. Tu mamy wychodnie wapieni kredowych i horyzonty z krzemieniami. Wycieczka schodzi. Tu będziemy oglądać poziomy archeologiczne w lesach, zachowane poziomy archeologiczne z krzemieniami, narzędziami kamiennymi. Widać, że tego jest sporo. No i krzemienie się wszędzie poniewierają przy wychodniach kredy. Duże, ładne krzemienie. No a w międzyczasie żeśmy stwierdzili, że wśród kukurydzy rośnie również marihuana posadzona. Jest i całkiem niemało. Jej jest. Także odbyliśmy konferencję i umówiliśmy się na następne spotkanie, na następnej konferencji. Wróciliśmy do Polski autem szczęśliwie, bez specjalnych przygód, bardzo zadowoleni z wycieczki. Zapraszam na następne spotkanie.